Cześć! W dzisiejszym filmie przedstawię Ci aż 25 najpopularniejszych angielskich przymiotników wraz z ich przeciwieństwami. Czyli poznasz dzisiaj aż 50 nowych słów. Bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy. Let's go! Zacznijmy od przymiotników happy, szczęśliwy, happy i jego przeciwieństwo po prostu unhappy. Nieszczęśliwy, unhappy. Big, czyli duży, big i przeciwieństwo small, mały, malutki, small. Tall, czyli wysoki, tall i short, niski, short. Hot, gorący, hot i cold, zimny. Cold, fast, czyli szybki, fast i slow, wolny, slow. Beautiful, piękny, beautiful i ugly, brzydki, ugly. Young, czyli młody, young i stary, czyli old. Stary, old. Rich, bogaty, rich i przeciwieństwo poor, biedny, poor. Bright, czyli jasny, bright i dark, ciemny, dark. Strong, czyli silny, strong i weak, czyli słaby, weak. Long, czyli długi, long i short, krótki, short. Zwróć uwagę, że przymiotnik short pojawia nam się w tym zestawieniu po raz drugi. Otóż short może oznaczać i niski, ale także krótki. Kolejne przymiotniki. Expensive, drogi, expensive i przeciwieństwo cheap, tani, cheap. Clean, czysty, clean i dirty, brudny, dirty. Good, czyli dobry, good i bad, zły, bad. Happy, szczęśliwy, happy i sad, smutny, sad. Hard, trudny, hard i easy, czyli łatwy, easy. Heavy, ciężki, heavy i light, lekki, light. Zobacz, że słowo light, podobnie jak short, drugi raz pojawia nam się w tym zestawieniu. Otóż light, oprócz tego, że oznacza jasny, oznacza także lekki. Kolejne przymiotniki. Loud, czyli głośny, loud i quiet, cichy, quiet. Nie myl przymiotnika quiet ze słówkiem quiet. Zwracaj uwagę na pisownię. Kolejne przymiotniki. Healthy, czyli zdrowy, healthy i przeciwieństwo unhealthy, niezdrowy, unhealthy. New, czyli nowy, new i old, czyli stary, old. Full, pełen, pełny, full i przeciwieństwo empty, pusty, empty. Brave, odważny, brave i przeciwieństwo cowardly, tchórzliwy, cowardly. Thick, czyli gruby, thick i thin, cienki, thin. Sweet, słodki, sweet i przeciwieństwo sour, czyli kwaśny, sour. I w końcu happy, szczęśliwy, happy i angry, czyli zły, angry.
Za chwilę zaprezentuję Ci listę wszystkich przymiotników, które zaprezentowałem Ci w tym materiale. Sprawdź, czy znałaś je wszystkie. Jeśli nie, daj znać koniecznie w komentarzach, które przymiotniki poznałaś dzisiaj. Oprócz tego Twoje zadanie to wybrać co najmniej 3 pary i ułożyć z nimi zdanie. W sumie 6 zdań do ułożenia. Czekam na Twoje zdania w komentarzach. Postaraj się zapamiętać wszystkie dzisiejsze przymiotniki. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia w następnym materiale.